Cześć, witam Was ponownie w kolejnym odcinku. Dziś nie gotuję, dziś testuję ubijanie białek. Będziemy robili to na trzy sposoby. Jedne wszystko czyściutkie, sterylne, do drugiego wlejemy łyżkę wody, a do trzeciego wrzucimy trochę żółtka. I zobaczymy, co się stanie. Czy faktycznie jest tak, że jeżeli cokolwiek wpadnie nam do białka i będziemy próbowali je ubić, to się nam to nie uda. W każdym teście weźmie udział 8 jaj. Zaczynamy. A skorupki tutaj. Pierwsza porcja oddzielona, więc zrobimy to tak. I możemy zaczynać. I jeszcze zmierzymy czas, jak szybko te białka będą się ubijały. Tutaj mam stoper. Dobra, to działa. I zaczynamy. Start. Do każdej porcji wrzucam szczyptę soli. Spójrzcie, gotowe. Dobra. Te białka ubijały się 2 minuty i 25 sekund. No i teraz robimy kolejną porcję, do której wlewam. Zobaczcie, miska umyta, mokra. Dodaję jeszcze trochę zimnej wody. I wbijamy kolejnych 8 białek. Możemy ubijać szczypta soli. Włączam timer. Ok. Zobaczymy, czy woda coś zmieni. No i wyłączmy. Czas 2 minuty 25 sekund. Spójrzcie, to samo. Więc woda nie odgrywa w tej chwili tutaj żadnej roli. Przekładam na blachę. Piana elegancko, sztywna. No i teraz robimy test z dodatkiem żółtka. Zobaczymy, czy też się da ubić. No i teraz ostatni teścik, w którym przypadkowo wpadło nam żółtko. O, wpadło, ale co tam, tak malutko, nic się nie stanie pewnie. Spróbujmy. Ustawię timer. Dorzucam szczyptę soli. I jedziemy. Dobra, minęły 2 minuty i 25 sekund. Jest piana, ale ona jest, spójrzcie, rzadka. Dołożę jeszcze, nie wiem, jakieś 20 sekund. Dobra, minęły 3 minuty. Dłużej nie będę kręcił, bo wtedy mogę to przebić. Ale zobaczcie. Z dodatkiem żółtka piany na sztywno nie ubijemy. Ale poczekajmy. Te dwie ubite na sztywno zostawiam na jakieś pół godziny. Zobaczymy, co się stanie. Bo można wyczytać wszędzie na blogach, że pianę należy użyć od razu po ubiciu, inaczej wszystko siądzie. Poczekajmy. No i dobra, po 30 minutach sprawdźmy. Zobaczcie, pierwsza piana, która była ubijana, tak jak można było to powiedzieć, sterylnie. Spójrzcie. Nic jej nie jest.
Tak jak ją wyrzuciłem z miski, tak ona tutaj sobie leży. Teraz piana z dodatkiem wody. Widać, ona może troszeczkę jakby klapła, ale również jest sztywna, chociaż konsystencja już nie jest aż tak zwięzła. Zobaczcie. No tą pianę z wodą proponowałbym użyć od razu, jeżeli tak musimy. No ta się trzyma bardzo dobrze, faktycznie, bez niczego. No a tu w misce to trzecie klapło, podeszło wodą, rozdzieliło się i nic z tego nie ma. Więc wniosek nasuwa się sam. Jeśli chcemy ubić bardzo dobrze białka na mega sztywną pianę, która wytrzyma pół godziny w spokoju, to nie może tam być kompletnie nic, tylko czyste białko i szczypta soli. Ale jeżeli będziemy mieli mokre urządzenie czy mokrą miskę, nic się nie stanie. Piana również się fajnie ubija, ale jeżeli wpadnie nam coś tłustego, tak jak żółtko, no niestety piany na sztywno nie ubijemy. A ja już się dzisiaj z Wami żegnam i zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, wciśnięcia dzwonka, który poinformuje Was, kiedy wrzucę film, no i życzę Wam smacznego.